Pół godziny normalna dyspozycji. Proszę. Czyli ten świat będzie dotyczył, można powiedzieć, ontologii przedmiotu percepcji wzrokowej, a dokładniej takiej ontologii, która mogłaby być zgodna z tymi postulowanymi kategoriami obiektów, które są używane w wyjaśnieniach zjawisk percepcyjnych w pewnych modelach naukowych. Od razu może w kontekście poprzedniego referatu zaznaczę, że ja to raczej zostanę w obszarze bardziej klasycznej koncepcji, właśnie internalistycznych i reprezentacjonistycznych. Dokładnie rozpocznę od naszkicowania pewnych, zaformułowania pewnych zdań, które mogłyby wchodzić w skład takiej prostej ontologii opartej na kategoriach jakości wzrokowych i lokacji. A następnie będę pokazywał pewne proste zjawiska wzrokowe, które będą wskazywały, dlaczego taka prosta ontologia byłaby niewystarczająca. I też biorąc pewne kategorie obecne w modelach naukowych, będę sugerował pewne punkty, jak taka ontologia mogłaby być modyfikowana i zmieniana. Oczywiście tutaj to, co przedstawię, będzie dalekie od jakiejś konkretnej ontologii przedmiotu percepcji. Spośród wielu rzeczy, które pominę, może warto wspomnieć od razu o najistotniejszej. Także będę tu raczej szkicował taką ontologię przedmiotu, można powiedzieć, low-level vision tego przedmiotu, który znajduje się blisko, powiedzmy, granicy między reprezentacjami jeszcze przedprzedmiotowymi, ale już właśnie jakimiś reprezentacjami, które moglibyśmy nas obejrzeć jako pewne proste przedmioty percepcji. Zwłaszcza co zostanie tutaj pominięte, to zostaną pominięte w większości procesy kategoryzacji, które oczywiście są bardzo istotne w procesie postrzegania wzrokowego, no i tak naprawdę w dużej mierze decydują o tym, co widzimy jakby świadomie w naszym polu widzenia. Rozpocznę od powiedzenia krótko, co w ogóle rozumiem przez ontologię, następnie co rozumiem przez przedmiot percepcji, a następnie przejdę do właśnie szkicowania takiej pewnej ontologii. Ontologia to mniej więcej dla mnie ten abstrakcyjny opis kategorii obiektów oraz relacji pomiędzy nimi. Co rozumiem przez abstrakcyjny, że używane są tam terminy bez interpretacji, abstrahujące od interpretacji, która by wyznaczała tym terminom jakąś już określoną ekstensję w pewnej dziedzinie bytowej. No jeśli tak jest, to także takie zdania będą niefalsyfikowalne. Także będą one raczej de dicto, w tym sensie, że nie przepisują jakichś własności pewnym już konkretnym obiektom, tylko może eksplikują bardziej pewne relacje pomiędzy pojęciami. No i przez swój charakter także są one oczywiście łatwiejsze do formalizacji. Oto tutaj przykład takiego zdania, które uznałbym za ontologiczne, a które można potraktować za jeden z możliwych zapisów zasady Leibnica, zasady identyczności odróżnialnych, no że jeśli jest dla każdych x, y należących do pewnej kategorii p, jeżeli są one nieidentyczne, to istnieje coś należące do kategorii f, takie, że znajduje się w relacji do x, nie znajduje się w relacji do y. To tutaj mamy pewne relacje pomiędzy właśnie pewnymi abstrakcyjnymi kategoriami, nie mamy żadnej interpretacji, jaka miała być ekstensja p albo ekstensja f. W takim moim rozumieniu, tutaj można też zarysować pewne relacje pomiędzy ontologią a metafizyką. Możliwe, że są pewne koncepcje metafizyczne, które byłyby identyczne z tak rozumianą pewną ontologią. Zazwyczaj jednak myślę, że koncepcja metafizyczna jeszcze jest szersza i raczej z koncepcją metafizyczną jest związana pewna ontologia. Chętnie bym powiedział, że w koncepcji metafizycznej zawiera się jakaś ontologia albo wynika z niej jakaś ontologia, ale mogło być to zbyt mocne. No tutaj przykład, jak można uzyskać z poprzedniego schematu pewne zdanie, które było wielokrotnie rozważane na punkcie dyskusji w obrębie analitycznej metafizyki. Na przykład, jeżeli kategorię P interpretujemy sobie tak, że ekstensją osobowego średniego rozmiaru przedmioty materialne, a kategoria F oznacza wszystkie nierelacyjne własności, no to już umiemy pewne sformułowanie zasady identyczności nieodróżnialnych, które było wielokrotnie dyskutowane. Podobnie myślę, że można powiedzieć, że z modelami teoriami naukowymi też jest z nimi związana pewna ontologia. Tutaj biorąc ten sam schemat, dając inną interpretację, jeżeli kategoria P byśmy określili tak, taką ekstensję, są to na przykład atomy wodoru, a kategoria F są to pewne ilości neutronów i jądrze, no to mamy oczywiście fałszywe, ale naukowe zdanie, które mówiło, że wszystkie atomy wodoru różnią się od siebie ilością neutronów w jądrze. Na temat ontologii, teraz powiem nieco o tym, jak rozumiem przedmiot percepcji. Będę to rozumiał jako pewną reprezentację, a jeżeli ktoś jest reprezentacją, to zazwyczaj są z tym związane pewne trzy elementy. Po
pierwsze jest to pewna relacja reprezentowania pewnego fragmentu rzeczywistości. To można by też powiedzieć pewnego przedmiotu fizycznego, ale może nie ma co z budy zakładać, że przed jakimiś naszymi operacjami percepcyjnymi jakieś same własności fizyczne, czy już świat jest podzielony na jakieś przedmioty fizyczne, więc tutaj użyłem ogólniejszego sformułowania. Oczywiście można się zastanawiać, jaki jest charakter tej relacji, jaka jest także struktura tego, co jest reprezentowane, ale tym nie będę się tutaj zajmował. Kolejnym elementem jest pewien substrat, który umożliwia powstanie reprezentacji. W tym wypadku oczywiście będzie to pewna struktura układu nerwowego. Z nią też wiąże się wiele ontologicznych, filozoficznych, naukowych pytań, ale nimi też tutaj nie będę się zajmował. To, co będzie mnie najbardziej interesować, to coś, co można nazwać treścią reprezentacji, czyli też pewną strukturą, która jest umożliwiona przez ten substrat i reprezentuje strukturę pewnego fragmentu rzeczywistości. No i jaką właśnie tą strukturę będę tutaj nazywał przedmiotem percepcji i jakby do tego, jaka ona jest, będę starał się dotrzeć za pośrednictwem kategorii używanych w modelach naukowych związanych z pewnymi zjawiskami percepcyjnymi. A więc kontynuując ten schemat, powiedzmy, że mamy pewien model naukowy, no oczywiście jego główną funkcją jest wyjaśnianie pewnych zjawisk, ale ten aspekt nie będzie mnie tu także interesował i nie będę oceniał, czy te modele, które będę omawiał, wyjaśniają się w dobry sposób, czy nie. Żeby takie wyjaśnianie mogło zajść, musi być także pewien inny element, tutaj wyliczyłem sobie termin od Fodora, opowieść konceptualna, conceptual story, która tak naprawdę umożliwia wyjaśnianie zjawisk, ponieważ zawiera pewien schemat pojęciowy opisujący dziedzinę tych obiektów, które są wyjaśniane, tych obiektów, które są w jakiś sposób postulowane na rzeczywiście wyjaśnienie. No i jak sądzę, częścią takiej opowieści konceptualnej, przynajmniej przy tych pewnych istotnych modelach naukowych, część takiej opowieści konceptualnej charakteryzuje również elementy, które składają się na strukturę owego przedmiotu percepcji oraz jest z nią związana pewna ontologia. I właśnie tej ontologii będę chciał się przyjrzeć. Oczywiście, jeżeli dochodzimy do pewnej struktury przedmiotu percepcji, zapośredniczając się w aparacie pojęciowym modelu naukowego, to także pojawiają się naturalne pytania związane z sporem o naukowy realizm, czy rzeczywiście taka struktura jest i w jaki sposób modele naukowe ją odkrywają, czy może ona jest pewnym tylko takim konstruktem przydatnym przy wyjaśnieniach, ale to pytanie również zostawiam na boku, w sumie uważam, że niezależnie od odpowiedzi, tak, które to rozwiązania są ciekawe. Może też warto tutaj wspomnieć, że wydaje mi się, że jeśli przedmiot percepcji scharakteryzować w ten sposób, jaką reprezentację, to nie od razu musi nas to zmuszać do porzucenia realizmu w percepcji i przejścia na jakieś pozycje reprezentacjonistyczne, w tym sensie, że nie musimy mówić, że widzimy to, co widzimy, to widzimy reprezentację, albo że reprezentacje są czerwone czy zielone. Raczej taki język Wittgenstein proponował to mówienie, że widzimy pewien fragment rzeczywistości reprezentowany jako przedmiot percepcji. No oczywiście, żeby wejść do głębi, trzeba by tu może opracować jakieś rozumienie tego, jaką. Myślę, że pewną taką drogą jest na przykład koncepcja trwa obiektów zaproponowana przez Kapajna, ale też tutaj nie będę w to głębiej wchodził. Przechodząc teraz do tych podstawowych kategorii, na których można by uformować taką prostą ontologię, to zarówno pewna nasza potoczna fenomenologia naszego pola widzenia jakoś sugeruje nam podział na jakości i miejsca w polu widzenia, że zarówno coś może być czerwone, ale oprócz tego jest także czerwone gdzieś i dwie takie same barwy mogą być zrealizowane w jakichś rozdzielonych lokacjach. I również ta kategoria jakości lokacji jest szeroko używana w różnych modelach wyjaśniających pewne zjawiska z zakresu percepcji. Zwłaszcza wydaje mi się, że jest to widoczne czy w modelach wzrokowego scalania, które chcą rozwiązać mniej więcej taki problem, w jaki sposób pewne proste reprezentacje są następnie łączone, aby właśnie wytworzyć coś takiego, co moglibyśmy nazwać przedmiotem percepcji. Są takie teorie psychologiczne, feature integration theory, guided search, a także duża liczba tak zwanych modeli neuronalnej synchronizacji. No i właśnie w tych na przykład koncepcjach psychologicznych sugeruje się, że jest taka kategoria pierwotnych reprezentacji, jak lokacje na pewnej mapie lokacji, a także jakości na pewnych mapach cech, one są zazwyczaj łączone przez jakieś mechanizmy uwagowe. W tych modelach neuronalnej synchronizacji jakości raczej są wiązane z pewną aktywnością neuronalną, lokacje z pewną samą strukturą neuronalną, zwłaszcza w tych niższych
i w tych koncepcjach przedmiot zostaje wydłużniony wówczas, kiedy te podstawowe reprezentacje są jakoś związane przez właśnie synchronizację aktywności neuronalnej. Druga kategoria modeli, które także wskazują na tą rolę jakości i lokacji jako takich podstawowych kategorii, to to, co też poruszałem w pytaniu zadanym po poprzednim referacie, czyli są te pewne modele reidentyfikacji obiektów, a to może już nie będę tu dalej wchodził, w każdym razie sobie wiecie, że są co najmniej dwa takie istotne mechanizmy reidentyfikacji, w tym bardziej pierwotny jest właśnie związany z położeniem, z pewną koherencją w przestrzeni obiektu, a nie z jego jednościami wizualnymi. Także ten podział na lokacje i jakości, jak to powiem, fundamentalny dla przedmiotu percepcji w lesie pewnych koncepcjach filozoficznych. To jest Kraft, ale to nie jest Henry Kraft, tylko Austin Kraft. On miał taką koncepcję płotu przedmiotów, gdzie właśnie są dwie podstawowe kategorie, jakości i lokacji. Jest pewien mechanizm, który nazywa Feature Tracing Mechanism. I dla niego te lokacje spełniają dwie istotne role, które uzasadniają, dlaczego musimy mieć pewne dwie podstawowe ontologiczne kategorie, jeśli mówimy o przedmiocie percepcji. Po pierwsze, one pozwalają na odróżnienie jakości podobnych, na przykład dwóch barw o takim samym natężeniu jasności, a także pozwalają określić, które jakości współwystępują razem, które są związane z tą samą lokacją z punktu widzenia. No i takie połączenia lokacji, właśnie można powiedzieć, kombinacje zlokalizowane w jakości tworzą pewne feature clusters, które on nazywa fotoprzedmiotami. No to, że to są fotoprzedmioty, a nie po prostu przedmiot percepcji, sugeruje, że każdy zdaje sobie sprawę, że takie dwie proste kategorie nie są wystarczające, aby scharakteryzować dobrze przedmiot percepcji. No i jak zaraz się okaże, całkiem słusznie. Ale zanim to zrobię, zaproponuję kilka zdań, które moim zdaniem powinny wchodzić do takiej kwestii autonomii przedmiotu percepcji, właśnie opartej na kategorii jakości i lokacji. Po pierwsze, istnieją dwie kategorie elementów, do których należą różne elementy. Możemy powiedzieć, że dla każdego elementu, który należy do kategorii jakości, istnieje taki element należący do kategorii lokacji, że R, tutaj czytam tylko, jest zrealizowany by, że on jest zrealizowany w jakiejś lokacji. Także każda jakość jest gdzieś zrealizowana. Podobnie nie ma żadnej lokacji, w której nie byłaby zrealizowana jakaś jakość. I co jest istotne w tej koncepcji Clarka? Jeżeli mamy dwie nieidentyczne lokacje i w nich są zrealizowane jakieś jakości, to te jakości są nieidentyczne, ponieważ lokacje odróżniają jakości. Jest to szczególnie istotne w przypadku lokacji, w przypadku jakości, które moglibyśmy nazwać podobnymi. Takimi właśnie jak powiedzmy ta barwa o takiej samej jasności nasyceniu, czyli takie, które są odróżnialne wtedy i tylko wtedy, kiedy znajdują się, są zrealizowane w różnych lokacjach. Jeśli przyjęlibyśmy takie zdania, to otrzymalibyśmy wniosek, że z każdą lokacją związany jest jakiś zbiór jakości, inny od zbiorów jakości związanych z pozostałymi lokacjami, no ponieważ każda lokacja odróżnia sobie swoje własne jakości. I moglibyśmy krótko scharakteryzować pewną strukturę przedmiotu percepcji, że jest to lokacja wraz z jakościami, które znajdują się w tej relacji bycia zrealizowanym do tej lokacji. Jednak już możliwie najprostsza jakaś taka demonstracja wizualna, na przykład jednolite koło na jasnym tle, sugeruje, że coś tutaj jest nie w porządku, choćby właśnie z tym pojęciem lokacji. Bo widać, że nie z każdą lokacją związany jest jakiś przedmiot, moglibyśmy sobie wyznaczyć jakieś dwie lokacje znajdujące się w środku tego kółka. Nie wydaje się, żeby nasz aparat percepcyjny wyróżniał je jakby jakieś przedmioty. Podobnie obu tych wyróżnionych wewnątrz koła lokacja zrealizowany byłby ten kolor, ale czy byłyby to dwie różne jakości, skoro są zrealizowane w różnych lokacjach? Nie wydaje się. I tutaj pewną podpowiedzią do szerzenia takiej ontologii mogą być pewne klasyczne koncepcje właśnie opisujące mechanizmy low-level vision, gdzie wedle wielu z nich pierwszym takim etapem na procesie percepcyjnym jest wykrywanie krawędzi, gdzie krawędzie rozumie się jako pewne lokalne nieciągłości jakości, które są oczywiście tam rozpoznawane na różnych skalach, na różnych powiedzmy głębokościach, potem łączone przez pewne zasady, które są często podobne do takich zasad jakby Gestalt, które na przykład są łączone, jeśli są blisko, albo są z podobnej orientacji.
Mali zrobiło też dużą karierę w komputerowym modelowaniu widzenia. Często jako kolejny jakby etap w procesie percepcyjnym odnosiło się do jako formowania regionów, kiedy poprzez te koeficjent pole widzenia zostaje w ten sposób podzielone przez krawędzie na jakościowo homogeniczne obszary, właśnie oddzielone krawędziami od innych. Tak więc widzimy tu, że oprócz kategorii jakości i lokacji pojawia się także nowa kategoria, którą moglibyśmy nazwać krawędziami, a także pojawia się kategoria regionów, które są szczególnym rodzajem lokacji, które odgrywają pewną szczególną rolę w strukturze przedmiotu percepcji. A tutaj szybko mówię, jak te modyfikacje mogą wyglądać. Oczywiście mielibyśmy teraz trzy kategorie elementów, gdzie K jest właśnie tą kategorią krawędzi. Krawędzie raczej myślę, że jest trafnym projektem, że nie są zwalidowane w lokacjach, ale oddzielają od siebie lokacje, gdzie nie można czytać, że krawędź K oddziela lokację X od Y, każda krawędź rozdziela jakieś lokacje. Jeżeli pójść dalej, warto zdefiniować sobie pewne jakości wykluczające się, na przykład dwie różne bandy, czyli takie jakości, które nie mogą, nigdy nie są zrealizowane w tej samej lokacji. Mając to, możemy bliżej opisać, gdzie pojawiają się te krawędzie. Jeśli mamy wykluczające się jakości, które są zrealizowane w dwóch lokacjach, a te lokacje są ze sobą sąsiadujące, co oznaczam tu jako P, to istnieje krawędź, która oddziela te lokacje. Mając to, dalej możemy wreszcie pokusić się o pewną charakterystykę tego, czym jest region. Region jest taką lokacją, że każde lokacje, które się w nim, że dla każdej lokacji, które się w nim zawierają, istnieje pewien ciąg lokacji, taki, że pierwszy element tego ciągu jest lokacją Y, ostatni jest lokacją tutaj oznaczoną jako Z. Każda kolejna lokacja w ciągu sąsiadnie jest poprzednią i pomiędzy żadnymi lokacjami ciągu nie ma żadnej krawędzi. A więc to daje intuicyjną ideę, że region jest takim powiedzmy zbiorem lokacji, że możemy sobie w nim swobodnie przechodzić, nie przecinając żadnej krawędzi. No i wydaje się, że właśnie tak zdefiniowane obszary są tutaj trafniejszym kandydatem na to, co miałoby odróżniać od siebie jakości wizualne. No i tak, dzięki temu otrzymujemy zmodyfikowaną strukturę przedmiotu percepcji, że nie są to już dowolne lokacje, ale właśnie regiony wraz z jakościami, które znajdują się w relacji bycia zrealizowanymi do nich. To, jak się okazuje, jednak szybko też nie jest wystarczające i wymagana by była pewna kolejna modyfikacja kategorii regionu. No o tym można pouczyć zjawisko wzrokowego dopełniania. Oczywiście widzimy tutaj dwa kwadraty, ale nie mamy tutaj dwóch obszarów kwadratowych, można by tak powiedzieć. O, tutaj nie wchodząc w jakieś techniczne szczegóły, pomóc nam mogą tutaj koncepcje, które właśnie mówią o tym, jak przebiega dopełnianie. Tutaj Schlippler i Kerman znają pewną klasykę. Nazwyczaj odbywa się to tak, że charakteryzuje się przy jakich nieciągłościach krawędzi oraz przy jakich relacjach pomiędzy tymi krawędziami, które miałyby się pojawiać za zasłoną, następuje to dopełnienie. Tak więc trzeba by tu zmodyfikować nieco definicję regionu, także nie jest on wyznaczony przez krawędzie, ale raczej przez ich dopełnienie, gdzie dopełnienie można rozumieć jako tą krawędź, która powstałaby po zastosowaniu odpowiednich reguł do tej krawędzi niepełnej. To, że ciągle trzeba by tu dodać kolejne elementy, obrazują z kolei zjawiska związane z odróżnianiem figury od tła. No to jeden z takich najbardziej znanych wzorów. Dwie twarze i pewne naczynie, które poprzez manipulację uwagą możemy ten wzór widzieć właśnie jako pewne naczynie na czarnym tle, albo dwie twarze na też takim pozbawionym albo przedmiotowości białym tle. Gdy było tak, że przedmiot jest po prostu pewnym obszarem czy obszarami wraz z zrealizowanymi w nich jakościami, to powinniśmy to wszystko widzieć na raz, jednak tak się nie dzieje. Jeśli chodzi o modele odróżniania figury od tła, to tutaj znowu można wyróżnić pewne ich dwa rodzaje, chociaż mają one pewną istotną wspólną cechę, o której za chwilę powiem. Z jednej strony są to modele, które można nazwać behawioralnymi, które wyznaczają pewne reguły, że powiedzmy, jeśli
wtedy ten na pewien region jest mniejszy, to jest większa szansa, że ludzie będą go rozpoznawać jako właśnie figurę bardziej symetryczne, bardziej rozpoznawalne i tym podobne. Drugą kategorią stanowią nieco bardziej współczesne modele neuronalne, gdzie zazwyczaj zakłada się, że są pewne neurony kodujące konkurencyjne interpretacje krawędzi, no w uproszczeniu jedna interpretacja, że powiedzmy przedmiot znajduje się na prawo od krawędzi, druga, że na lewo, no i następuje pewne zawodnictwo, które jest z jednej strony rozstrzygane przez oddolne wskazówki, bo tam A, na przykład pewne geometryczne cechy, taki, jak i odgórne wskazówki związane z tym, przykład, który region jest łatwiejszy do kategoryzacji, albo który otrzymuje więcej pewnych zasobów uwagowych. Oczywiście Miner, czyli ktoś nie zostawił. No więc widać tutaj, że wyróżnienie przedmiotu nie zależy tylko od jego pewnych jakości wewnętrznych, ale także od jakości regionu znajdujących się w jakimś jego pobliżu. No i tutaj można by zrobić kolejną modyfikację, gdzie należy wprowadzić elementy relacyjne, także do struktury przedmiotu należą tylko jego jakieś wewnętrzne cechy, ale także relacje pomiędzy jego cechami a cechami regionów sąsiednich, więc mielibyśmy tu kolejny raz z modyfikatów, mamy w strukturę przedmiotu, są to regiony ze swoimi jakościami, znajdujące się w odpowiednich relacjach do regionów sąsiednich, oczywiście w różnych kontekstach zapewne odpowiedniość tych relacji należałoby charakteryzować inaczej. I jeszcze ostatnie spostrzeżenie, to pewne również klasyczne eksperymenty psychologiczne wskazują na pewien wpływ na przykład na czas reakcji, jeśli chodzi o poszukiwanie pewnych elementów wywołanych przez obszary pola widzenia rozpoznawane jako przedmioty, na przykład w jaki sposób na moc dystraktora, który zwiększałby czas reakcji, czas poszukiwania jakiegoś obiektu, wpływa to, że dystraktor ma jakiś przedmiotowy charakter, no okazuje się, że te efekty są stopniowane w odniesieniu na przykład właśnie do charakteru tego dystraktora, co może sugerować, że w przeciwieństwie do poprzednich spostrzeżeń raczej może nie należałoby traktować kategorii przedmiotu percepcji jako ostrej, być może bycie przedmiotem percepcji jest stopniowane, także region wraz ze swoimi jakościami znajdującym się w odpowiednich relacjach nie byłby po prostu przedmiotem percepcji, ale raczej otrzymywałby pewien stopień przedmiotowości. No to jeszcze podsumowanie, bo pewnie już nie ma sensu tego dokładnie omawiać, tak więc dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Geometryczną, właśnie to jest to, co jest na to, co można uznać za proces kategoryzacji, a co po prostu na zauważenie na spostrzeżenie.
złożonej jedności, właśnie na pewno jest kształtem. Tutaj dużo uproszczenia, żeby to było dwumiarowe, no ale oczywiście jakieś tam pełniejsze koncepcje.